nami widać, albo właściwie średnio widać Folda. Jesteśmy na stoisku Samsunga. Spodziewaliśmy się, że może tu się uda wziąć go do ręki, ale też... Nie. Jest tylko w przeszkolnej gablotce, no ale to i tak więcej niż widzieliśmy podczas premiery, niedawnej premiery w Londynie. No i oczywiście stoisko Samsunga jak zwykle jest imponujące. I główne skrzypce grają modele serii S10. Także jest zapraszamy na krótki tour po stoisku. Jest K, także to możemy pooglądać. Przepraszam. No dobra. No i jeszcze szybki rzut oka na Folda. O. Będąc na premierze w Londynie, miałem już okazję pokazywać Wam wersję 5G Galaxy S10. Niemniej tam było trochę ciężko, bo był tylko jeden egzemplarz i taki nie do końca gotowy. Tu już widzę, że mamy gotowy smartfon działający na demo, także możemy sobie jeszcze raz rzucić okiem. Przypominam, ma dodatkowe czujniki Time of Flight w przednim, jak i w tylnym aparacie. Ma oczywiście 5G. No i większy wyświetlacz i tym się przede wszystkim różni od standardowej S10. Można sobie tutaj zrobić demonstrację małą. Demo 5G polega na tym, że oglądamy transmisję z meczu przekazywaną ze stadionu poprzez antenę. Nie można zrobić nic innego. Tak, przekazywaną poprzez nadajnik 5G umieszczony w hali, następnej hali targowej, czyli w hali obok. No nieduża odległość, ale na tyle, żeby transmisja, powiedzmy, była niezakłócona. Zobaczcie, to demo jest o tyle fajne, że można sobie wybrać kamerę, która jest pokazywana na górze. Nie musimy oglądać tego, co się dzieje akcji jakby. Możemy obejrzeć któregoś z zawodników. Jest obraz w obrazie, także zawsze się można przyłączyć na główną i zobaczyć, co się dzieje w głównym miejscu. Ale tak poza tym wybieram właściwie dowolne miejsce na boisku i mam obraz z kamery, która tam właśnie jest. Fajna rzecz. Czyli chyba chodziło po prostu o pokazanie możliwości przepustowości 5G, możliwość strumieniowania z kilku kamer jednocześnie. Wyobraź sobie oglądanie takiego meczu na przykład. Nie oglądam to, co chce mi pokazać operator, tylko oglądam to, co chcę zobaczyć nie? po prostu. Tak, dokładnie. Jest to rzecz bardzo fajna. Tutaj no, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Znaczy ja podejrzewam, że po 4G też by się dało bez żadnego problemu, o ile to 4G by działało normalnie. No właśnie. W każdym razie sympatyczna rzecz, praktyczne jakby rozwiązanie, które przy 5G rzeczywiście w jakiś sposób może przemawiać. Można sobie oczywiście też wypróbować Samsung DeX i to na zakrzywionych monitorach koreańskiego producenta. Na stoisku oczywiście możemy też zobaczyć zaprezentowany wraz z serią 10 zegarek Watch Active. No i tu przy okazji mamy S10, także jako w roli urządzenia wspierającego zegarek. Są też oczywiście nowe słuchawki Galaxy Buds, czyli w zasadzie ekspozycja wszystkiego tego, co było pokazane na przedemucowej premierze, tyle że w bardzo imponującej formie. No to byliśmy na stoisku Samsunga, tak? Właściwie wszystko już było wiadomo wcześniej. Wszystko wiedzieliśmy, no ale nie mogliśmy nie przyjść, także pokazaliśmy Wam króciutką relację. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Macie wideo zrobione Samsungiem, bo właśnie, Adam kręci 10+. To właśnie chciałem powiedzieć, że skoro już u Samsunga jesteśmy, to przypomnijmy, że większość materiałów w ZMWC realizujemy smartfonem Galaxy S10+. Na pewno mu dali banana, że tak mówi. Nawet dwa banany i jeszcze ciasteczko. Cześć, do następnego.